Dzień dobry. Dzisiaj przesyłeczka kolejna. Zaraz rozpakujemy i to jest przesyłeczka od pana Dariusza. A skąd? Zdarło się. Dobra, musimy wziąć jakiś nożyk, jak znajdę oczywiście po sprzątaniu i teraz jest kłopot. Kawa musi być. Jak mogę, to piję. Kawę oczywiście, dobra. Mamy nożyk. Słuchajcie, mamy nożyk. Będziemy tutaj to rozpakowywać. Się dobraliśmy. Zobaczcie, jakie skarby. O kurcze. Zobaczcie, zobaczcie. O jest jakie ręce. Strasznie suche mimo ręce. Stacja dysków. 3,5 cala do PC. Stare retro. Dobra, odłożymy tutaj dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze dalej jest. Co to jest? Tylko chyba wypełnienie, tak jest. To nie wiem co to. Będziemy patrzeć. Ta-da! Zasilacze, słuchajcie. Zasilacze ATX. ATX. Ten jest ATX. Kurczę, ale jakiś taki mniejszy. Czy on ma jeszcze końcówkę do AT? Nie. To jest ATX-owy zasilacz. Zobaczmy, co tutaj przyszło. Też ATX. Dwa zasilacze ATX. Dwa zasilacze ATX. No dobrze. Myślałem, że to są AT, a to są ATX-y niestety. To nie jest do retro. W sumie niektórzy mówią na to już retro. Kompak. To jest od leżącego kompaka, no to może być troszeczkę inny właśnie. A z tą końcówką, tą taką dodatkowego zasilania, tak? Do slotu. Tak, z czujnikiem tutaj. Tu jest, tylko ktoś go tu obciął. Słuchajcie, to jest czujnik wiatraka, który jest w tym. I w zasilaczu. I on bada bez tego czujnika. Ja ostatnio odpalałem tą płytę i nie wiem właśnie, czy na wizji to było. Chyba było na wizji. Odpalałem płytę, który musiałem zrobić zworkę na te gniazdko właśnie. I odpaliła wtedy, a tak nie chciała. Nie wiedziałem, co się dzieje, o co chodzi, a on po prostu ma czujnik dodatkowy. To Dell i Compact tak robił. No dobra, 5V 11A, 3 V 15A, 12V 5A. 12 i 8V 7,5A plus minus 12V 0,15A plus 5 0,5V AUX 3A. No to trochę jest tych dodatkowych wyjść, nie? Przetwornica. A ten co to jest? 3,3V 21A, proszę bardzo. Plus 12V V1 16A plus 5V SB 2,5A plus 5V zwykłe te zasilające dyski 15A plus 12,2V 16A minus 12,03A plus 3,3V plus 5V 103W max plus 12 i minus 12, 300 watów max. No cóż, fajny pierścionek filtrujący.
Teroid. Można baluna na tym nawinąć. Bardzo fajny pierścionek. No dobra. Dziękuję wielkie. Dzięki wielkie, panie Adamie. No i teraz zobaczmy, co to jest. Bo to nie wiem, co to. Jakieś części chyba. Chyba jakieś części. O, to są dwie bambonierki. Elementów Pits Speces. Tak to się reprezentuje, jakiś Hongkong. HN482764G. Baterie prawdopodobnie. Ale nie jestem pewien. Rozpakujmy to dalej. Gdzie to, z której strony zacząć? No nie wiem. Ajajaj, jak zaklejone. Szczelnie, hermetyczne. Nie chcę tam przyjechać za bardzo, bo kuźwa, tego nie idzie rozpakować. Z boku? Może z boku gdzieś. Okej. Zobaczmy, co to takiego. Panie Janku, amatorzy i hobbyści z kanału Laboratorium Recyklingu są wdzięczni za wiedzę, jaką pan przekazuje. Serdecznie dziękujemy i choć skromne, ale wspieramy pana projekty. O kurczę, dzięki. Patrzcie, patrzcie, ja jestem w szoku. Czy wy to widzicie? Ja pitole, 40 sztuk. Świeżutkich. No to tego, żem się nie spodziewał. I tyle EPROMów. No to panie Dariuszu, to jest kurde panie niespodzianka. A tu jest co? Drugie tyle? Ha, zaraz będziemy sprawdzać, czy one są puste, czy pełne, ale patrzcie, jakie są świetnie zapakowane. W środku jest aluminium, dlatego ja tego nie mogłem rozpakować. Tam w środku jest aluminium. Wyłożone aluminium. Panie Janku, amatorzy, hobbyści z kanału Laboratorium Recyklingu są wdzięczni za wiedzę, jaką pan przekazuje. Serdeczne dziękujemy i choć skromnie, ale wspieramy pana projekty. Także pozdrawiamy kanał Laboratorium Recyklingu. Dzięki wielkie. No panie, te EPROMy to mnie powaliły. I to co to są? To są HN 482764G. A te? HN482764G. Wszystko są takie same. Dobra, to ja teraz specjalnie pokażemy, co tutaj na tych EPROMach się znajduje. No to powala. HN482764G. A ja myślałem, że to numer baterii. No tego nie byłem, że tak powiem, świadom. Dobra, to jedziemy dalej. Weźmy sobie programator. Ustawimy tylko kamerkę. Aha. Dobra, dobra. Ustawmy sobie kamerkę tak, żeby było widać trochę komputera, kawałek chociaż. No tu mi jeszcze jeden się naprawia, ale to za chwilę. Dobra, i weźmy sobie teraz, odpalmy programator.
O. I weźmy sobie pierwszą lepszą pamięć z brzegu. Ale ja nie wiedziałam, że to tyle waży. Tam pojedyncze sztuki, jak się bierze do ręki, no to... To tak skromnie, nie? Ale powiem wam, że... To naprawdę waży. Teraz sprawdzimy, co to takiego jest. Ile to ma... Ja ci ile sztuk. Ale narobimy kartridży, słuchajcie. I do Pegasusa, i do Komodorka. Tutaj stoi Komodorek. Zapas biedy nie czyni. Kasowarka teraz będzie potrzebna. Nie żartuję. Dobra. Weźmy sobie tego Proma. Tylko jakieś kurde szkło powiększające by mi się przydało. I teraz tak. HN to jest... Teraz wpiszmy sobie w device i zobaczmy, co to najpierw jest. HN. HN. 4827. 4827. 64. Mamy taką. No to teraz to na pewno go dodamy sobie do ulubionych, bo jest tyle, że musimy go sobie dodać do ulubionych. No to dobra, to teraz sobie weźmy tego EPROMa. Zobaczmy, czy jest czysty. Pach, wkładamy. Red. Czyściutki. Blękczek. Kurde, one są nówki. Ojejku, jejku. Dobra, weźmy sobie jeszcze notę katalogową. No, dziękuję, Laboratorium Recyklingu. Ściągnijmy notę katalogową, zobaczmy, co to jest za EPROM. Wendoromy, EPROMy. Ale będzie flashowanie. Dobra, pierwszy lepszy z brzegu. Jeszcze raz. Red. FFF. Blank check. Przechodzi. Panie. Wszystko nówki. Jeszcze jakieś świetne podstawki mają takie. Widać, że to oryginał, kurde. Gdzieś prosto z Chinów. Z Japonii. Ciekawe data produkcji. Czy to było kiedyś nie? 84 rok. 84. Tyle czasu w pudełkach przeleżały. 84 rok produkcji. Czy tutaj też gdzieś jest data wybita? Tutaj to tylko chińskie znaczki są. Patrzcie, amelinium. Amelinium. Schowajmy jedną paczkę. Promie 8.4 jest napisane jak byk 0.4. 84 rok. Panie Darku, jestem pod wrażeniem, no. 80-79 promów. No takich skarbów się nie spodziewałem. Dobra, gdzie ta nota katalogowa? Już czytamy sobie notę katalogową. HD, a to co to się ściągnęło? Co to za HD? Ja nie chcę żadnych HN. Ja chcę ściągnąć HN48. 2, 8 bit UV. Erasing and
programmable read only memory. No, pamięć memory 28-nóżkowa i teraz tak. Co my tu mamy? G. 250 nanosekund. Maksymalna prędkość. Input and output TTL, czyli napięciem plus minus 5 V. Programowanie Volt DC Simple Programmer 21 V wymagane napięcie do programowania. I ale teraz ile to czego ma? Słuchajcie, nie napisali na opakowaniu ile to ma. 8192 razy 8 bitów. 864 KB. 64 to są. Malutkie, ale są 64. Słuchajcie, kartridże do komadorka bez żadnego problemu. I tak nadpisujemy tylko max 16 kilo. Jak byśmy zrobili na dwóch bankach. Piękna sprawa. No, jestem pod wrażeniem. Kurczę. Ja się nie spodziewał. Funkiel nóweczki. Dobra, to jeszcze raz. Laboratorium Recyklingu pozdrawiam. Odcinek sponsorowany. Myślałem, że to akumulatory, bo to naprawdę waży taka ilość. Stacja dyskietek, super, będzie kolejny przydać. Będzie się przydać. O, tutaj leży moja, tylko tyle, że czarna. Taka o, ładna, śliczna. Alpsa. Dwa zasilacze. 80, czekajcie, 40, 79 promów. Czystych. I dwie stówki. Dzięki za obejrzenie odcinka. Ja pozdrawiam. Tutaj mi się naprawia jeszcze jeden laptop. Niech sobie się naprawia, a my się spotykamy w kolejnym odcinku, bo powstaje kartridże, powstają te moje. Zaraz gdzieś tutaj miałem nawet takiego, o, taki na wzór, o, takie fajne właśnie. No i tutaj jest akurat flash EEPROM, ale tutaj idzie EEPROM obok, czyli jako ROM. Trzeba wgrać go jako ROM. No i co, no i takie do Nintendo. Proszę bardzo, tutaj jest dwoma flashami. O, teraz mamy czym robić takie rzeczy. Będziemy się bawić, będziemy swoje programy na tym robić. Retro maszynki, BIOSy, nie, to do BIOSów się nie nadaje, w BIOSach były już te. Chociaż w 486, poczekajcie, bo tutaj mam gdzieś płytę 486. A nie, tu też już siedzi flash. To jakaś taka już nowsiejsza, już siedzi flash. Pozdrawiam pana Darka z Laboratorium Recyklingu. Tam wbijajcie na kanał, bo ma fajne, ciekawe rzeczy z tego co widzę. No kurde, petarda. Pochwalę się jeszcze raz. Śliczne, nie? Dzięki.